Witam Was wszystkich na kanale TFT Federnight i w dzisiejszym odcinku będę kontynuował serię Droga do Challengera na koncie EU-West, gdzie mam te aktualnie brąza 4 i zobaczymy jak nam pójdzie. Jest to trzeci odcinek z tej serii, postaram się wrzucić każdą gierkę na tym koncie, którą grałem, żebyście widzieli od podstaw, czyli od żelaza 2, gdzie zacząłem, jak daleko można dojść, jaki winrate można osiągnąć i zobaczymy. Gierka ta będzie odgrywała się na patchu 9.15, zanim wejdą postacie Hextech, tak więc zaczynajmy. Na początek wzięliśmy sobie pajka z armorem. Dlaczego pajka z armorem? Nie miałem za dużego wyboru, a armor daje nam Guardian Angela. Tutaj też pobrałem sobie bardzo fajną nakładkę. To League of Legends, wy jej niestety nie widzicie. Ale pokazuję tu wszystkie postacie, jakie możecie dostać, na jakim poziomie tutaj w tym miejscu. Nakładka jest ze stronki Blitz i zostawiam w opisie, żebyście też sobie mogli pobrać. Mamy tylko dwa golda. Na pewno wezmę dwóch knightów na początek, wrzucę ich na pole bitwy. Jeżeli mi nie poleci gold z tych minionów, to sprzedaję pajkę i dokupuję postacie. Tak zawsze powinniście robić, żeby na minionach najdroższa postać była na ławce. W razie wypadku możecie ją sprzedać i mieć te dwa golda więcej, żeby kupić postacie za jeden, które szybciej wrzuci się na drugi poziom. Więc zawsze o tym pamiętajcie. Jeden gold nam poleciał, nadal niewystarczająco. Sprzedam pajka i kupię sobie po prostu wszystkie postacie dostępne. Mamy red buffa, możemy zrobić red buffa. Fajny item na gunslingerów, którzy mi tutaj właśnie wypadają często. Kasady, niż by był bliżej drugiego poziomu. Zobaczymy, może mi poleci gold. Jeżeli nie, to sprzedam Fiorę i kupię Kassadina raczej. Czy ona by mi dała Nobla? Możliwe, że sprzedam Tristiana i kupię Kassadina. Zobaczmy. Mam nadzieję, że mi coś tu fajnego poleci. Oj, źle zagrałem. Tristiana mi wypadła na planszę. Teraz nie będę mógł jej sprzedać, jeżeli mi gold nie poleci. A powinno mi to polecić albo item, albo dwa golda. W najlepszym przypadku powinno mi polecić dwa itemy. Nie poleciało nic. Nie! No to perfekcyjnie to zagrałem, wam powiem. Sprzedałem Fiora, żeby nie kupić nic. Słownie nic. Teraz mam tak. Gunslinger. Gunslinger, Gunslinger. Dobra, pierwszą rundę po prostu przegramy. A tutaj spróbujemy złożyć sobie może Gunslingerów z piratami, jeżeli poleci mi Graves z Spike'em albo z TF-em. Tak, spróbujemy zagrać. Dam o tego Red Buffa już, chociaż może nie. Pasmo po prostu dam, jeżeli będzie taka potrzeba iść w Gunslingerów, to dam mu Red Buffa, jeżeli nie, to pójdę po prostu w Morello i w GA. Są najsilniejsze itemy teraz. Mordekaiser jest zaraz na drugim poziomie na Zora. Mister Zupa. Ciekawy nick. Wypada nam Tristiana na drugi poziom. To jest fajny początek na Gunslingera. Mogłem jej dać tego red buffa w sumie. Tutaj nic nie będę kupował. Wbiję poziom i dam po prostu dwóch knightów. Red buffa na Luciana. I zobaczymy, co mi się uda podnieść z karuzeli, ale planuję podnieść Silence'a na Tristianę, żeby dać jej z Gunslingerami Silence'a. Bardzo fajnie działa. A jeżeli uda nam się podnieść łuk, to Cursed Blade'a zrobimy. Jak na razie nie jest źle. Tamten błąd mi się wkradł na początku, gdzie sprzedałem Fiorę i nic nie kupiłem za to. Ale oprócz tego jest całkiem ok. Ciekawe, czemu red buff nie działa na Nobla. Nobel w teorii odnawia HP, a red buff anuluje odnawianie HP. A nie działają te dwa itemki ze sobą. Twisted Fate. Potrzebuję teraz tylko Gravesa. Albo Pyke'a i mam już trzech piratów i to jest bardzo fajny początek, żeby iść w piratów i razem z nimi w Gunslingerów. No, pokazałbym wam, jak to się gra fajnie z hyperrolowaniem. Troszeczkę wcześniej powinienem mieć tych piratów, żeby zagrać tą strategię na pierwszym albo drugim stage'u po minionach.
Ale teraz też nie jest źle. Ten gość już ma trzech wojdów, no ciekawe. Raczej nie wygra tego, bo trzy wojdy na pierwszych poziomach są po prostu za słabe. A jeżeli zleveluje, to powinien mieć całkiem fajną kompozycję, jak dorzuci jeszcze Rengara i Brawlery. Łatwo wygrywamy. To pcha nas na wyższą pozycję, co nie jest aż takie fajne, szczególnie, dobra, na tej pozycji nie jest to takie złe. Ale będziemy dosyć późno wybierać i nie wiadomo, co nam zostanie. Najlepiej byśmy chcieli Recover Walla pod Curse Blade'a na Tristianę. Jeżeli nie, to łezkę pod Silence'a. No jeszcze możemy Armor pod Disarma. Więc troszkę tych opcji mamy na pewno. Ionic Sparka raczej bym chyba nie chciał składać. Dobra, zostaje mi tylko Armor w sumie. Złożymy sobie z tego Disarma na Tristiana. Też fajnie działa, wyłącza te postacie na 4 sekundy. Z Gunslingerami działa to jeszcze lepiej, jeżeli biją one dodatkowe cele. Dwóch Braumów mi wypada, no ciekawe. Dwóch Braumów zawsze fajnie jest kupić, tam wcześniej też miałem jednego. Disar, no jednego Gravesa tutaj potrzebuję, nie chce mi wypaść. Rolować też po niego za bardzo nie chcę. Kasadina sprzedam. No potrzebuję bardzo tego Gravesa. Nie piję poziomu. Oj, błąd tutaj. Tutaj powinienem zawsze wbijać piąty poziom. Wiele osób pewnie tutaj na tych rangach tego nie robi, ale piąty poziom jest tutaj bardzo potrzebny. Disarm? Znaczy, że tak wygramy, to bez różnicy. Mam Winstreaka, mam 10 golda. Jeżeli nie piję poziomu, to możemy zagrać troszkę pod ekonomię. Też jest całkiem spoko opcja. Jest to i Graves. Teraz by mi się przydał właśnie. Dobra, jedną rundę przecierpię. Zrzucając Knightów, sprzedam ich też wszystkich. Mogę dać sobie Fiorę. Braumów raczej też nie zagram. Braumów tutaj w ogóle powinienem rolować. Twisted. Tristiana miniałem. Twisted znowu. Lucian. Braum. Jeszcze raz można rolnąć. Twisted jest całkiem słaby w tej kompozycji, niestety. No ale nie mamy pajka na drugim poziomie. To Twisted będzie musiał tutaj nam wystarczyć. Jeżeli Tristana zdisarmuje, to wygramy. Zdisarmowała. I wygramy tą walkę raczej łatwo. Nie wiem, kogo będę wrzucał, czy Brauma, czy Fiora. 3 golda, całkiem spoko. Braum jest troszkę mocniejszy, mi się wydaje. Ale powinienem wrzucić Luciana. Szczerze mówiąc. Na golemy zrzucę GPK. Nie jest on nam zbytnio potrzebny. Jaki jest plan teraz? Teraz oszczędzamy wszystkie pieniądze, jakie nam wypadną z piratów i zbieramy 50 golda do wilków i wtedy rolujemy wszystkie pieniądze, szukając poziomów trzecich. Fiorę raczej sprzedam. Fiorę sprzedam. Brama zostawiam, bo mogę spróbować jeszcze pójść tam w level później, jeżeli mi nie wejdą fajne poziomy na tych postaciach. Jak pójdę w level, to dołożę sobie Leona i będę miał jeszcze Guardianów do moich Gunslingerów. Negatron, spoko item. Można złożyć Silence, tak jak wcześniej mówiłem, można też złożyć Cursed Blade'a. Więc naprawdę jest ok. 4 winy też mamy z rzędu. Tego się też ma piratów, ale wszystkich na pierwszym poziomie. Więc on nam za bardzo nie przeszkadza. I teraz zamiast Brauma wrzucimy sobie pirata oraz Gunslingera. Braum niech tu czeka na swoją kolej. Tak, zagramy. Graves na pierwszym poziomie jest bardzo słaby. Przydałby mi się albo wyższy poziom Gravesa, albo tak jak mówiłem, będę zrzucał Gravesa z GPK-iem i wrzucał Brauma z Leoną.
Zobaczymy, jak nam te poziomy wyjdą, co nam wypadnie. Jak na razie tylko oszczędzamy z piratami. Bardzo fajnie nam się zbuduje ekonomia. Jeszcze jak Mistryka nam się uda utrzymać? Raczej nie, bo powinniśmy te rundy zacząć przegrywać. Po prostu mamy słabą, słabą drużynę. A może akurat się uda? Negotariusz nic nie robi. Chyba, że mam lagi po prostu. Jakieś dziwne lag, nie wiem czy to widzieliście, ale zamroziło mi wszystko i po prostu wygraliśmy. No nie będę narzekał. Wygraliśmy to wygraliśmy, ale dziwny lag. Nie wiem co to było, mam nadzieję, że nie problemy z internetem. Bo nie będzie ciekawie. Graves, Aurelion są bardzo fajne. Mamy też jednego sorca na drugim poziomie. Pada nam Kassadin, moglibyśmy tu gdzieś w sorców pójść. Tak przecież na Aurelion Sol. Ja nie za bardzo mam jak iść w tych sorców, bo mam itemki typowo na Gunslingerów. Nie mogę nic dać Aurelion Solowi, co by stworzyło go bardzo silnym. Mam po prostu itemki na Gunslingerów i tak muszę zostać. Kassadin na drugim poziomie z Lulu. Wyłączył on mi też Lucjana, bo był na pierwszym poziomie. Możliwe, że jeżeli zdisarmuję tego Gagara, to wygram. Tak się nie dzieje, niestety. Tam jakiś gość jest na 7 win streak. Tristiana, Pyke. Pyke'a wezmę, bo jest on lepszy w tej kompozycji niż Twisted Fate, dlatego że on nam wskoczy na drugi poziom, to chcemy go zagrać. Tego jeszcze ma Rapid Fire'a i Red Buff'a na Tristianie. Raczej się po nas przejedzie z taką kompozycją, niestety. Chociaż GPK jeszcze? No nie udaje się. Lucja na drugim poziomie wiele tutaj robi. Też bym chciał Lucja na drugim. Kurde, trochę osób gra tych Gunslingerów. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby się w nich pakować. Tutaj ten Dawid i... A nie, to ja grałem. To ten Dawid grał. Plus ja, to są dwie osoby. Zobaczymy, jeżeli jeszcze dwie osoby grają, to nie będę się ładował w Gunslingerów. Poszukam jakiegoś przejścia. Chociaż problem taki, że faktycznie nie mam tych itemów do przejścia. Troszkę zaolinowałem za wcześnie w tych Gunslingerów itemami. Ale zobaczymy, jak mi wejdzie Silence, to jest całkiem okej. Okay. Albo Cursed Blade. Cursed Blade w sumie lepszy. Na Tristiance damy sobie Cursed Blade'a. I spróbujemy to jakoś wyciągnąć. Na wilkach zrolujemy 50 golda i zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wskoczymy jakieś wysokie poziomy i wtedy możemy myśleć co dalej. Znowu tu mają dużo drugich poziomów. No ja muszę znaleźć sobie tam Tristiana na trzeci poziom. To by mi tutaj wiele dało. Pajka na drugi oraz Lucjana na drugi. Wtedy moja kompozycja już będzie o wiele lepsza. Disarm fajnie działa. Wygrywamy. Tutaj mamy już 51 golda. Teraz jest taki czas, gdzie faktycznie możemy tą decyzję podjąć. Czy ładujemy Olina w Gunslingerów, czy zmieniamy. Tutaj gość ma Gunslingerów kilku. Tutaj ma gościu Gunslingerów. Tutaj ma gościu Gunslingerów. No nie wiem, tutaj ma gościu Lucjana na dwójce. No nie jest dobrze. Tristiana, Pyke. No nie wiem, czy to jest najmądrzejsze. Żeby się ładować w nich. Ashe i Varus to już są postacie pod... pod Rangerów. Kolejny Ranger mi wypada. Decyzje, decyzje. Nie wiem, czy swap w Rangerów będzie tutaj dobrą opcją. Raczej nie. Raczej niestety nie. Tracimy troszkę HP, ale to jest bez różnicy jak na razie. Po wilkach będziemy mieć 14 expa. Będziemy mogli raz dodać expa i poszukać sobie nowych postaci. Wayne mi wypada znowu. No
Czoga. Czoga to zawsze się opłaca brać w tej mecie. Nieważne, gdzie go nie chcemy wrzucić. Twisted. Twisted nawet na trzecim poziomie mi nie za wiele da. Nie wiem, czy mi się go opłaca zbierać nawet. Chyba sprzedam. I roll pod Leonkę właśnie. Może Shena sprzedam, tym razem nie pójdę Blade Masterów. Zobaczymy, co mi wypadnie jeszcze. Łuk, bardzo fajnie, łuk. Ashi. Dobra, spróbujemy tu coś znaleźć. Już mi wpada Lucian, wpada mi też Pike. Na dwójkę potrzebuję Pike'a. Twisteda nie kupuję. Bardzo wiele Rangerów mi się tu powtarza. Tristiana potrzebuje na trójce. Znowu Ashi, znowu Graves. Jedna Tristiana, Pike. Chyba lepszy. A nie piłem poziomu, dobra. Źle zagrałem. Potrzebuję Tristianki. O nie, ten gość jest potężny. Ósmy poziom ma, co tu się dzieje? Co tu się stało? Jak ten gość ma ósmy poziom? Ciekawe. Ja tego Luciana chyba sprzedam. Spróbuję po prostu znaleźć Tristiana na trzeci poziom i dorzucić do tego Guardianów. Do tego co mam, po prostu dorzucić Guardianów i to musi wystarczyć. Jeden poziom. Czekaj, to w takim razie mogę sprzedać. I spróbować znaleźć siódmy poziom tutaj. Frontline mam troszkę słaby. Ten Gangplank na drugim faktycznie wiele by tu zmienił. Tutaj już się znowu ma siódmy poziom plus ekonomię. Bo jakieś smurfy tutaj grają. Stunpike nie zastunuje. No strasznie to idzie jak na razie. Naprawdę strasznie to idzie. Widzę, że tu wszyscy grają metę. Sorcery z Kennenem. Ja tylko tak spróbowałem troszkę tych Gunslingerów, ale nie wychodzi jak na razie. Najlepiej. Kindred. No mogłem to chyba przejść po prostu w tych Rangersów. Cały czas oni wyskakiwali, czyli to znaczy, że byli po prostu wolni. Ale jeżeli pójdę tutaj, zrobię jakieś przejście w Guardianów, to wzmocni moją kompozycję całkiem fajnie. Może coś jeszcze się tutaj uda ugrać. Tutaj potrzebuję jakiegoś itemka fajnego dobrać na karuzeli też. Szósty poziom nie jest już tak źle. Z Noblem Braum na Thordmailu. No ciekawe. Źle się obrócił w stronę Pajka, to na naszą korzyść bardzo działa. Przez to raczej wygramy tę walkę. Gangplank jakieś dziwne beczki rozrzucił gdzieś z tyłu. Dobra, wygrywamy. Gościu ma nadal 40 golda. Ten ma 5 itemków na ławce. Co się dzieje w tej gierce naprawdę? Co my możemy dobrać? Cały Knight tutaj sobie lata. Tylko, że to nam niestety nie jest potrzebne. Najlepiej by było chyba łuk. Albo Cursed Blade, ale Cursed Blade'a nikt nie ma. Chyba, że weźmiemy Tristiana. Złoży nam się Static Shift, ale Tristiana wejdzie na trzeci. Tak zrobię. Trudno. Na trzecim poziomie to jest duża różnica, jeżeli wskakuje postać na trzeci poziom. A itemka, która nam się złoży, nie jest słaba, tak więc myślę, że jest ok. Tak, nie za bardzo miałem co tutaj wziąć. Oprócz tego Cho'Gatha z Knightem, ale nie mam Knighta. A idę w Guardianów. Więc raczej bez różnicy mi tutaj. Czy ten Knight był, nie był, czy nie. Tristiana na trzecim. A ja spróbuję wbić 50 golda i szukać 7 poziomu. Może tak.
Zrobię tak, tą kompozycję, to wypozycjonuję Tristiana w środku, żeby ona była broniona, jakby ktoś grał jakiegoś asasyna albo coś. No i tu jest znowu ten gościu, który ma 8 poziom, 40 golda. Silence'a, no. Powodzi mu się, widzę, ale teraz już nie jest tak źle. Tristiana na trzecim poziomie bardzo dużo tutaj zmieniła. Może nawet z nim wygramy. To jest ten pierwszy gość, który ma 93 HP. Wygramy z nim na spokojnie. Myślę, że Tristiana na trzecim poziomie tutaj całkiem dużo zmieniła. 49 golda na zawsze, to dziwnie wygląda. Jak nie możemy sprzedać i dozbierać tego 1 golda, żeby więcej dostać. Trudno. Dwa razy poziom. I co? I szukamy po prostu poziomu, żeby wrzucić Leonkę na Guardiana tutaj, żeby nasza Tristiana była o wiele mocniejsza. I raczej będzie ok, ta kompozycja wyglądała. Może spróbujemy jeszcze jakieś przejście zrobić na 8 poziomie, zrzucić Gravesa oraz Pyke'a i jakieś takie przejście zrobić w coś innego, zobaczymy. Kennen na red buffie, ciekawe. Pyke może tutaj bardzo fajnie zastunować kilka postaci. Zobaczymy, tak, cztery postacie zastunował. Przyjemny stanik. No, wygramy tę walkę. I gościu możliwe, że odpadnie, bo Tristiana na trzecim poziomie dużo zadaje. Jeden HP mu zostało, no fajnie. Fajne życie. GP oraz Lucian. Raz level, raz roll. Jedenaście dostaniemy, będziemy mogli kupić 3 razy expa i dorzucić Leonkę. Myślę, że to będzie najlepsze zagranie, jakie możemy zrobić, jak na razie. Leona na drugim poziomie by się przydała, wtedy ten stun jej byłby na 3 sekundy dłuższy, 8 sekund to już jest całkiem długi stun. Co nam wypada? PF. I to tyle? Nie. Okej. Guardian Angel. Na kim my to chcemy? Na kim my to chcemy, proszę Państwa? Dodam ten level. Mimo tego, że to nie jest najlepiej dodany level, to go dodam. Tutaj zagram tak. Wtedy Guardiana Tristiana będzie dostawała podwójnego oraz Gepek będzie dostawał podwójnego. Gepekowi dam Guardian Angela, żeby mógł on odpalić beczki, jeżeli umrze. I na razie tak zostawię tą kompozycję. Swords na froncie. Mam nadzieję, że nie uda mu się odpalić temu Cho'Gathowi. Niestety się udaje, ale nie trafia on zbyt dużo. Giepek też nic nie trafia, no nie jest najlepiej. No nie jest tutaj fajnie. Mój Giepek naprawdę mało trafił. Unlucky tutaj było, unlucky, naprawdę. Mój ganklank, trzy beczki odpala i nie trafia nikogo. Dosłownie nikogo. Próbuję to zagrać z drugiej strony chyba. Tak, bardziej. Chyba będzie miał to większy sens po prostu. I zebrać poziom i dorzucić kogo możemy dorzucić? Możemy dorzucić Glacjala, Nobla. Kto jest dobrym Glacjalem? Kto jest dobrym Noblem? Kaylee by to była spoko. Jako Nobel oraz Glacial Sejuani, jako taki frontline oraz jakiś taki cecek by nam się przydał do stanowania tych postaci. Tutaj znowu raczej wygramy. 30 HP. No nie jest to dużo, nie jest to mało. Z tym pierwszym możemy wygrać. Z jednym gościem tylko przegrywam jak na razie. Ganklank, jeżeli by wskoczył na trzeci poziom, to by było bardzo fajnie. Okej, okay, na red buffie oraz na
Już on już jest na 9 poziomie. Jak to się dzieje? Naprawdę, pierwszy raz chyba widzę, żeby ktoś tak szybko wbił 9 level. Czy to jest ta koreańska meta na forsowanie poziomu? Muszę wam ją omówić kiedyś. Bo jest taka jedna meta na forsowanie poziomu. Jak najwyższego, ale tutaj ma 4 postacie, 5 postaci na pierwszym poziomie. Myślę, że jeżeli na niego trafię, to mam bardzo spore szanse z nim wygrać. Karthus tutaj jest niesamowicie mocny. No moje postacie nie przeżyją takiego uderzenia od Karthusa, chyba że Leona zastunuje. Nie. Ale tak jest szansa. GP fajne beczki puścił. I wygrywamy. I idziemy po 8 level. Spróbujemy tam znaleźć jakąś taką droższą, lepszą postać. Właśnie jak Kayle, jak Karthus, jak Anivia. Karthus na łasce, nie mogę pozwolić go wziąć, bo ten gościu na drugim poziomie będzie chciał rzucić Karthusa na dwójkę. Na drugim miejscu będzie chciał rzucić Karthusa na drugi poziom. Tutaj gościu też gra tych Gunslingerów razem z Blademasterami. Ktoś już mu go zabrał. Jakie ja mam itemy? Nie mogę siebie znaleźć. Nie mam za bardzo itemów. Spróbuję może znaleźć Morello na mojego ganganka. Zobaczmy, jak wyjdzie. Tutaj gościu się chyba zdenerwował, że mu ktoś wziął Karthusa. Tak, Zupa mu wziął tego Karthusa z łezką. Tak jak mówiłem, on potrzebował tego Karthusa na dwójkę chyba. Tak, jednego Karthusa mu brakowało na drugi poziom, czyli dobrze mówiłem. Na następnej rundzie wbijemy sobie poziom. Tylko nie wiem, kogo na nim rzucimy w sumie. Na razie nie mam najlepszych opcji. No ja jestem źle ustawiony po tego Cho'Gatha. No jeżeli on nie dostanie Disarma, to źle to będzie. Chociaż moja Tristana nie dostała. Kiepek, bardzo ładne beczki. 5 osób tam dostało obrażenia z tych beczek. Lepiej to wygląda niż poprzednio, jeżeli jeszcze zdisarmuje. Okej. Bardzo przyjemnie to wygląda. No, niestety. Przegrywamy, ale blisko było. Ostatnim razem było wiele gorzej. Urabiłem poziom i muszę zacząć szukać czegoś. Jakiegoś Nobla, jakiegoś Blademastera. Nie, jakiegoś Glaciala bardziej. Ashka. Sejuani, o tym mówiłem. Leona na drugi poziom. Kaylee, też bardzo fajna. Swain, dwóch Lucianów wezmę. Jak na razie wrzucę chyba tylko. Okej, może Kayle lepsze. I zostawię sobie tą resztkę pieniędzy, którą mam. Gościu i tak rzucił Karthusa na dwójkę. No nie jest fajnie. Chyba że Pyke jakimś cudem go zastunuje, wątpię. Moja Leona nie trafia. No i tracę tu bardzo dużo HP. Tracę tu bardzo dużo HP. 21. Czemu moja Leona zastunowała Twisted Fate, a nie Karthusa? Jeżeli by zastunowała Karthusa, to miałbym tu bardzo fajne szanse. Giepek może by odpalił beczki. Tristiana troszkę dłużej by powalczyła. Zostaje mi 5 HP. No nie jest fajnie. Jak widzicie, ci Gunslingerzy, no nie są mocni. Mam fajne itemy na nich. W sumie najbardziej potrzebne itemy, jakie można mieć. A i tak nie wygląda to fajnie. Chyba z nim wygram. Nie wiem, czy z nim wygram. Tak ustawiony raczej nie, jak na razie. Spróbujemy tak. Jeżeli się będzie disarm, to z nim na pewno wygram. No taki Infinity Edge. Na kim by mi się przydał Infinity Edge? Chyba tylko na Lucianie. Fajnie by też było, jakby Lucian wskoczył na trzeci poziom. Gdzie ten gipek rozrzuca beczki? Co jest? Widzieliście to? Gościu rzuci mi beczki pod moją ławkę. Leona, nie potrzebuję Leony już. Spróbuję się teraz ustawić po drugiej stronie, bo wiele osób jest z tej strony. I ja nie mam za bardzo jak z nimi walczyć chyba. Dobra, jak na razie to ja muszę znaleźć Kaylee. Kaylee na drugi poziom, ok, bardzo fajnie. Lucianów niestety nie ma.
Planków też nie ma, no nie jest najlepiej. Jeżeli bym miał Luciana na tym większym poziomie, na trzecim, to on by robił no tutaj naprawdę dużo. Dwie Sejuani sprzedam. Poszukam jeszcze czegoś takie. Rolowanie w desperacji, można powiedzieć. Gdzie mój Lucian biega? Tak, chyba wygram, bo mam to Kayle, ona jest naprawdę mocna. Dobra, jeszcze chwilę się tutaj trzymamy. I chyba kogoś wyeliminowali. Jeżeli tak, to bardzo fajnie. No nie trafiam nikogo. Z nim właśnie wygraliśmy. On ma 14 HP. Jego możemy wyrzucić. Mister Zupa. Ahri na trzecim. Blitz na trzecim. Warwick na trzecim. Cho'Gath na Swordzu. No na niego raczej nie mamy żadnych szans. Stawię tutaj Gravesa, żeby ten Blitzcrank go przyciągnął, jeżeli na niego trafimy. Tutaj jest Kennen na trzecim, on raz Veigar na trzecim, z Karthusem na drugim. No nie mamy tutaj żadnych szans. Naprawdę, żadnych szans tutaj nie mamy. Musi polecieć tutaj Disarm na Cho'Gatha. Ahri musi jakimś cudem szybko zginąć, inaczej naprawdę, no nie ma szans. Leona nie trafia mi w Cho'Gatha w ogóle. Okej. Nie ma najgorzej jak na razie. Jest szansa. Nie ma szans. I odpadamy na miejscu czwartym. Okej, gość odpadł szybciej niż my. Tak więc kończymy na czwartym miejscu. Są to punkty dodatnie.